Witam wszystkich na moim kanale Hodowla TB. Jesteśmy już po przenosinach tej klatki dziewiątki, o której w wcześniejszych filmach wspominałem. Jesteśmy już tutaj na miejscu, wszystko zostało zrobione, więc no, tak to wygląda ogółem. Jak widać, jest to w kształcie, no w kształcie tunel. W sumie tutaj już znajdują się króliki. Są to akurat już na sprzedaż do hodowców samce i dwie samice. Tu akurat była samica, tu jest samiec. Na dole jest znowu samiczka. Mają pół roku, są już gotowe bezpośrednio do krycia. Oraz samiec. Wszystkie ważą identycznie 4 kg. Rewelacyjnie. Okienko, jak widać, przewiew. No, klatki wyglądają. Trochę je ulepszyłem. Pierwsze co zrobiłem, to zamontowałem dodatkową tutaj tą kantówkę. Ta przestrzeń pomiędzy rusztem jest znacznie większa. Nie będę mieć problemu z wyciąganiem hakiem obornika. Podobnie jak właśnie tutaj sobie porobiłem duża przestrzeń. Wtedy to był taki pierwsza budowa, więc na to nie zwracałem uwagi. A teraz już doskonale wiem, jak to ma wyglądać, więc idzie to znacznie lepiej przy budowie nowych klatek. Tutaj jest podobnie. No i dodatkowe co zrobiłem, to pomontowałem sobie takie pręty. Może nie wygląda to zbyt jakoś fajnie, ale jest skuteczne. W tamtym pomieszczeniu też zamontowałem, ale na poprzednim filmiku nie pokazałem. Chodzi o to, że króliki już bardzo mocno na tą siatkę tutaj mi naciągają. Skaczą do tego, wiadomo, niekiedy grzebią, walczą z tym karmiwem, a ten pręt dodatkowo wspomaga tą siatkę, naciąga ją do tyłu, więc jest to dodatkowe takie wsparcie. No, korzystając wtedy z okazji, że wszystko wyciągałem, klatki sobie wyszorowałem i odpaliłem całe palnikiem, więc każdy zakamarek, a nawet jeszcze wysypałem z dosadnym wigorem, co widać, tą białą mąkę wszędzie. Kuwety wszystkie są także opalone palnikiem, blachy. No wszystko wygląda w ten sposób. Tunel z przejściem jest mniej więcej metrowej szerokości. Nie będzie tutaj problemu. Światła jeszcze nie mam. Zamierzam za niedługo pociągnąć. Nie wiem, w którym miejscu za bardzo zamontować. Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu byłoby najodpowiedniejszym miejscem. Z tego względu, że te drzwiczki otwierają się w tą stronę, a te drzwiczki otwierają się także w tą samą stronę, ale tu jest duża miejscówka, więc fajnie by było tutaj na przykład zamontować sobie świetlówkę taką energooszczędną. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi z tej nowej królikarni. Będę zakładał w przyszłym tygodniu już moskitiery na te małe okienko oraz na drzwi. Termometr mam, podstawa. No i tak to wszystko wygląda. Ogólnie jestem zadowolony. Nie ma tutaj upałów, podobnie jak w tamtym pomieszczeniu. Mimo że słońce grzeje w dach, jest ocieplone podwójnym tym steropianem. Temperatura największa, jaka tutaj miałem w obecnej chwili, przy tych niedawnych wysokich temperaturach, to tutaj było 18 stopni, podobnie jak tam. Nie ma aż zbyt dużego zaduchu przez to okienko, które tu wydmuchuje całe ciepło. No ale jak przyjdzie jednak upał po 30 stopni, no to i tak ta zawiesina, czy chce, czy nie chce, i tak tu wejdzie. No ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Wiatrak. Będzie możliwość podpięcia wiatraku. No jeszcze tu jest taka mała wnęka, zostaje w szerokości przeszło metra, więc tu mam takie dwa pomysły. Albo będzie stół i osobny pojemnik wtedy tutaj na jedzenie, albo jeszcze zbuduję sobie taką trzykomorową klatkę szerokości 70 cm. Wtedy pojemnik na jedzenie się zmieści. Nie będę musiał przenosić za chwilę z wiaderkiem tutaj, biegać stamtąd tutaj. A taka klatka jednak zawsze, te trzy komory, podobnie jak w tamtej królikarni, jednak się zawsze przyda. No i to wszystko z tego filmiku. Życzę miłego oglądania i zachęcam do komentarzy.